Otwarcie wystawy Tadeusz Kantor Widma zbiega się ze 105. rocznicą urodzin Tadeusza Kantora i 30. rocznicą śmierci artysty. Przypomnijmy sobie inne znaczące rocznice, 5., 10., 15., 20., 25. i wskazane przez nie różne kierunki rozważań o Kantorze jako twórcy teatralnym i przedstawicielu polskiego malarstwa nowoczesnego. Poprzez konferencje, wykłady i wystawy badaliśmy awangardowe praktyki performatywne Kantora w XX wieku, nowe krytyczne i teoretyczne ujęcia twórczości teatralnej i plastycznej Kantora, historię, tradycję, mit, śmierć i codzienność w kantorowskim teatrze wydarzeń wyznań osobistych, przestrzeń i przedmiot w teatralnych eksperymentach Kantora, jego teatry autonomiczny, informel, zerowy, hemeninkowy i niemożliwy, lub proponowaliśmy nową ocenę teatru pamięci i mnemotechniki Kantora. Ta lista nie ma końca. Co w Teatrze Kantora fascynuje nas dzisiaj i sprawia, że nieustannie wracamy do jego twórczości i pism teoretycznych? Kantor zaczął malować i wystawiać swoje malarstwo w okresie powojennej rewolucji modernistycznej, którą zapoczątkowała pierwsza fala awangardy we Francji, Związku Radzieckim i Polsce w latach 20. i 30. Tak jak dadaiści, konstruktywiści czy surrealiści, uważał, że wszystko, co robiłem w sztuce, było odbicie mojej postawy wobec wypadków, które działy się wokół mnie, sytuacji, w której żyłem, moich lęków, mojej wiary w to, a nie co innego, mojej niewiary w to, co do wierzenia było podawane, mojego sceptycyzmu, nadziei. Eksperymenty Kantora ze sztuką informel, ambalażeń i happeningami miały miejsce w latach 50. i 60. XX wieku, czyli w okresie drugiej fali europejskiej i amerykańskiej awangardy kontestującej rewolucję modernistyczną. Kantor pisze: upływają lata 40., 50., 60., 70., rozwijają się idee artystyczne, ale nieustannie, jakby z daleka odbieram ostrzegawcze sygnały, być może jest to głos wewnętrzny i nakazujący, dyktujący mi takie, a nie inne postępowanie. Protest, bunt, przeciw świętościom głoszonym oficjalnie, przeciw wszystkiemu, co zatwierdzone, za realnością, za biedą. Jego najbardziej znane przedstawienia poza Polską: Umarła klasa 1975 rok, Wielopole, Wielopole 1980 rok, Niech chrzestną artyści 1985 rok, Nigdy już tu nie powrócę 1988 rok i Dziś są moje urodziny 1990, współistniały z rozmaitymi formami sztuki i teatru postmodernistycznego oraz teoriami krytycznymi Michela Foucault, Jacques'a Derrida i Gilles Deleuze'a. Ponownie Kantor. Moje spektakle, Umarła klasa, Wielopole, Wielopole, Niech chrzestną artyści i ten ostatni, Nigdy tu już nie powrócę, wszystkie są wyznaniami osobistymi. W ten sposób Kantor, urodzony modernista, uczestniczył w procesie rewizji założeń teatru, realizując te spektakle w postmodernistycznym świecie, którymi raz jeszcze zamierzał zakłócić istniejący porządek rzeczy. Choć trudno byłoby określić Kantora miarem postmodernisty, wielu znawców jego twórczości pisało o jego praktyce teatralnej, która według nich ocierała się o modus operandi postmodernizmu i wielu teoretycznych pojęć tego nurtu, takich jak anamneza, dzięki której powraca to, co zostało zapomniane, heterotopia, będąca przeciwieństwem realności, w której dochodzi do zreorganizowania, zakwestionowania i odwrócenia jej praw, katakreza, negująca wartość użytkową przedmiotu, pozwalając mu odsłonić swoją przedmiotowość w relacji z innymi przedmiotami w przestrzeni. Czas kairologiczny, który wyzwala człowieka z niewoli linearnego czasu i daje mu szansę wymknięcia się spod jego sztywnych reguł. Czy o proces deterytorializacji reprezentacji, który rzuca wyzwanie sztuce oficjalnej i kulturze masowej. Dziś powstają nowe narracje. Tym razem autorstwa krytyków, którzy nigdy nie oglądali spektakli teatralnych Kantora na żywo, korzystając natomiast z dorobku artysty zgromadzonego w Krykotece. Od samego początku powstania w latach 80. Krykoteka musiała znaleźć swoją tożsamość na mapie nakreślonej przez Kantora i jego poszukiwań teoretycznych.
obok pokoju i przedmiotów wydartych z życia i rzeczywistości wojennej, obok kawiarni, ulicy, poczty, pralni, piwnicy czy też szatni. W działalności kantora pojawiają się coraz to nowe konfiguracje. Pozostaje on jednak zawsze wierny nonkonformizmowi i potrzebie ciągłej korekty. Nieustannie pisze, poprawia, nakreśla nowe szkice, które podobnie jak myśli piętrzą się w jego pokoju wyobraźni. Jak mówi, za tymi drzwiami szaleje burza i piekło, zbierają fale potopu, od którego nie uchronią nas słabe ściany naszego pokoju. Ważne wypadki zbliżają się nieubłagalnie, wystarczy tylko otworzyć drzwi. Wystarczy tylko otworzyć drzwi, by wejść w to miejsce odsłaniające przejście z tamtej strony do naszego świata. Notatki, rysunki, teksty teoretyczne, zdjęcia, przedmioty, bioobiekty, recenzje, opisy i zapisy spektakli oraz dorobek malarski. Zbiory olbrzymie, niczym biblioteka rodem z Borgesa, składające się z nieskończonej ilości eksponatów. Dzisiaj układamy je na różne sposoby, by dać świadectwo twórczości kantora i twórczości Teatru Kryko II. Pamięć i przekaz. Słowa klucze powracające uparcie w jego pismach określały rolę, jaką ma spełniać Krykoteka. Przywołajmy tu kilka refleksji samego kantora. Oto one. Archiwum. Żywe. Nie zbiór bibliotekarski. Nie zbiór szarych i martwych kostiumów, martwych rekwizytów, sentymentalnych albumów i zasuszonych pamiątek, jak to przeważnie bywa, ale zbiór idei, które rodziły się w opozycji do wszystkiego. I jeszcze jeden tekst. Ujrzenie istotnej funkcji dzieła sztuki jako przedmiotu emanującego niezwykłą energię powoduje stworzenie odpowiedniej przestrzeni tak zorganizowanej, by zdolna była te fale energii odbić i przekazać widzowi. Stosunki dzieło sztuki, przestrzeń, widz muszą stworzyć nową całość, która zamknie te trzy elementy, czyli będzie nowym dziełem sztuki i muzeum. Istotnie, w kontekście niniejszej wystawy, jak mamy myśleć o dziele sztuki w 2020 roku? Jak mamy dziś myśleć o przestrzeni? Jak mamy myśleć o widzu w erze cyfrowej i mediów społecznych? Czy wypowiedzi kantora z końca XX wieku mają dla nas jakieś znaczenie w XXI wieku? Czy można je bezpiecznie odłożyć do archiwum? Jak pisał na krótko przed śmiercią, moje życie, jego losy identyfikowały się z moim dziełem, dziełem sztuki, spełniały się w moim dziele, znajdowały w nim swoje rozwiązanie. Moim domem było i jest moje dzieło. Obraz, spektakl, teatr, scena. Tych czterech elementów nie można było jednak nigdy traktować jako stałych punktów odniesienia wyznaczających krajobraz jego życia, gdyż zyskiwały różne kształty i znaczenia w zależności od wydarzeń historycznych, kulturalnych i ideologicznych sieci relacji, w których był wikłany. Obraz mógł być metamorfozą, kolażem, dekolażem, kompozycją informel, abstrakcją, dziełem sztuki figuralnej lub przedmiotem. Spektakl mógł być realnością na niższej rangi, realizacją idei sztuki informel, ambalażem, happeningiem, przedstawieniem teatru niemożliwego, maszyną pamięci lub rzeczywistością znalezioną. Teatr i scena mogły być miejscem realnym, pokojem pamięci, składem przycmentarnym lub pokojem wyobraźni. Te zmiennopostaciowe byty nas intrygują. Nawet więcej, te niespokojne twory wyobraźni kantora, jego eksperymenty teatralne w Mątwie 1956 rok, w Małym Dworku 1961 rok, Wariacie i Zakonnicy 1963, Kurce Wodnej 1968 i Na Dobnisiach i Goczkodanach 1973 rok, czyli jego teatr autonomiczny, informel, zerowy, happeningowy i niemożliwy, zakłócają obowiązujący porządek lub system interpretacji. Egzystując na krawędzi dyskursu, deprecjonowały wartość rzeczywistości życiowej, badając jej nieznane, dotychczas ukryte lub odsunięte na bok aspekty. Przedmioty zepchnięte na margines, zdegradowane, wraki lub działania artystyczne, których mechanizmy kulturalne lub polityczne nie potrafiły zdeformować,
i jedynie mogą uznać za nieistotne. Oglądając dziś ten stos przedmiotów piętrzący się w przestrzeni wystawy w Krykotece i słuchając słów o tym, jak strzępy jego osobistego życia znajdują swoje przeznaczenie w realności najniższej rangi, zdajemy sobie sprawę, że w dyskursie Cantora jest coś niepokojącego. Te fragmenty i przedmioty nie tylko wyznaczają etapy historii teatru Kryko II, te fragmenty i przedmioty stanowią punktum rzeczywistości życiowej. Jak pisze Cantor, są opozycyjne do życia i dlatego w kategoriach życiowych są skandaliczne i szokujące. Słuchamy jego i ich protestów przeciw chłonięciu ich przez drobnomieszczańską estetykę i artystyczne prądy, przeciw usystematyzowaniu ich funkcji życiowych. Kształty splątane do szaleństwa, kłębiące się, krzyżujące, zagęszczenie rzędu mrowiska. Jak beniaminowski kolekcjoner, Cantor żył wśród nich, aby ujawnić ich stan niepokoju w jego performatywnej konstelacji. W pierwszej lekcji mediolańskich Cantor zanotował. Rok 1944. Kraków. Teatr podziemny. Powrót Odysa spod Stalingradu. Abstrakcja, która w Polsce przeżyła do wybuchu wojny, w okresie bestialskiego ludobójstwa zniknęła. Tak się dzieje zawsze w takich wypadkach. Okrucieństwo, które niosła ta wojna, było zbyt obce tej idei purystycznej. Realność była silniejsza. Również bezsilną stała się wszelka idealizacja, bezsilnym stało się dzieło sztuki, estetyzująca reprodukcja. Wściekłość człowieka, osaczonego przez bestie ludzkie, wykleła samą sztukę. Mieliśmy jeszcze na tyle siły, aby złapać to, co było pod ręką, przedmiot realny i ogłosić go dziełem sztuki. Co więcej, przedmiot nędzny, biedny, niezdolny do bycia użytecznym życiowo, przed wyrzuceniem na śmietnik, obnażony z chroniącej go funkcji życiowej, nagi, bezinteresowny, artystyczny. Przedmioty niezdolne do bycia użytecznymi życiowo lub mające trafić na śmietnik wnoszono nie na scenę, lecz do pokoju, który tak jak one nie mógł już pełnić swojej funkcji życiowej. Cantor pisze, była wojna i było tysiące takich pokoi, od ścian miejscami wyżartych do cegły, odpadający i sypiący się tynk, podbijane deski, podłogi, pokryte kurzem i wapnem paki, kupy gruzu. Było to w okresie hitlerowskiej okupacji w Krakowie w 1944 roku. Twórczość artystyczna stanowiła antytezę idei rozwoju kultury. Co ważniejsze, dla Cantora przestrzeń tego pokoju była opozycyjna do życia, ponieważ wojna zniszczyła jej afirmujące życie cechy i jej zdolność do reprodukcji kondycji ludzkiej. Do tego pokoju wykonawcy wnosili przedmioty znalezione w strefie wojny, zapocone koło odwozu, zmuszałą deską, kobyłkę murarską powaloną wapnem, porzuconą żelazną lufę armatnią, zdezelowany megafon rozdzierający powietrze z krzykiem komunikatów wojennych i kuchenny stołek. Te przedmioty, tropy wojennej rzeczywistości, która pozbawiła ich codziennej funkcji, stały się bezsilne i bezużyteczne. Tak więc, gdy wniesiono je na scenę do pokoju, w którym pokazywany był powrót Odysa, Cantor pisze, ten przedmiot stał się pusty. Usprawiedliwiał się nie przez obce mu okoliczności, lecz sam przez siebie. W ten sposób przedmiot objawi swoją egzystencją. W powrocie Odysa Penelopa siadała na kuchennym stołku, jaskrowo manifestując, demonstrując stan siedzenia, jak pierwszy akt ludzki, przedmiot materialny zyskał funkcję historyczną, filozoficzną, artystyczną. Konfrontując nas z siedzącą na stołku Penelopą, Cantor zdawał się sugerować, że wobec trwającej wojny należy porzucić kontemplacyjny stosunek do przedmiotów, tak jak to było w kompozycjach suprematycznych Malewicza czy Mondriana, aby uświadomić sobie krytyczną konstelację, w jakiej ten właśnie fragment przeszłości znalazł się w tym właśnie momencie. Stołek, przedmiot w pokoju noszącym piętno II wojny światowej wytrącał tę epokę z toru zreifikowanej ciągłości historycznej. Samo zdarzenie miało wielką wagę.
dało się tylko uchwycić jako żywą teraźniejszość w ciałach i przedmiotach, które oddarte z przypisanej im tożsamości musiały określić się na nowo w tej właśnie teraźniejszości manifestującej pęknięcia w historii. Bezkompromisowy radykalizm tego dzieła odrzucał możliwość reprezentowania kultury, w której ludobójstwo stało się nieodwracalną częścią jej dziedzictwa. Bezkompromisowy radykalizm tego dzieła dał świadectwo sztuce, która zaburzyła tradycyjne podejście do narracji scenicznej, a w czasie, w którym przedmiot realny wzięty wprost z życia wyślizgnął się kategorią imitacji, wszelkiej stylistyki i reprodukowania narzuconym mu przez metafizykę i historię poprzedniego wieku. W rezultacie, jak dobitnie ukazał to Powrót Odysa, przedmioty w 1944 roku trzeba było wyrwać z jego uzależnień i stosunków życiowych i określić ponownie, by w czasie krystalizującej się nowej treści życia zbiorowości ludzkiej uwolnić potencjał zawarty w przedmiocie, ujawnić jego przedmiotowość negowaną i wręcz wymazaną przez ustalony oficjalny stan rzeczy lub historyczne dziejowe status quo. A z drugiej strony, by przy pomocy tego przedmiotu odsłonić i opanować groźne perspektywy i działania świata współczesnego. Lekcja warta zapamiętania. Po wojnie w roku 1947 Kantor pisał: będąc w Warszawie, zobaczyłem kawałek żelaznego mostu rozbitego bombą. Uderzył mnie widok nieprawdopodobnego zgniecenia. Wstrząsające odrzucenie siły, która dokonała tego niewyobrażalnego w proporcjach ludzkich. Wrażenie było rzędu artystycznego. Pomyślałem, że gdyby ktoś dowcipny ustawi ten kawał żelaza na placu miasta jako pomnik, w przyszłości historycy mogliby w splotach jego formy odczytać siły rządzące naszą epoką. Pomyślałem sobie jeszcze, że ta niewiarygodnie spasowana forma może zapowiadać kanony powojennej estetyki. Ten kawałek żelaznego mostu, zniszczonego przez wojnę, w odróżnieniu od przedmiotu z Powrotu Odysa z 1944 roku, ujawnił siły rządzące epoką Kantora. Rzeczywiście, jak twierdzi Benjamin, przedmiot nosi w sobie cały świat. Dla Kantora ów zbombardowany most przypominał o cywilizacji i reżimach usprawiedliwiających istnienie gorliwych katów, którzy obracali ciała ludzkie w mydło, proch i dym w Oświęcimiu. O tym przedmiocie materialnym, który egzystując na krawędzi dyskursu, stawiał opór siłą rządzącym jego epoką i odsłaniał powikłania świata współczesnego i nowej rzeczywistości społecznej. Materializacja przedmiotu przez Kantora przywodzi na myśl zdanie Jean-François Léotard z Music Mutic, że sztuka, dzieła sztuki, jest zawsze gestem przestrzeni czasu materii. Sztuka partytury muzycznej, gestem przestrzeni czasu dźwięku. Gest ten nie jest znakiem semantycznym czy etnograficznym działającym w ramach konkretnej kultury. Nie jest też brechtowskim gestusem wyrażającym określone postawy społeczne przyjmowane przez mówiącego wobec innych ludzi. Ten gest eksploruje cechy przedmiotu, jego przedmiotowość, by posłużyć się terminem Kantora. Owa przedmiotowość to materia osadzona w czasie i przestrzeni. Jednak przestrzeń i czas nie są już niewzruszonymi kategoriami newtonowskimi, tylko jak nam sugeruje Albert Einstein, sposobami myślenia uwarunkowanymi naszym zrozumieniem procesów historycznych. Zdolność przedmiotów do wzbudzenia emocji nie jest określana w kategoriach absolutnych, ale poprzez ich związek z innymi przedmiotami osadzonymi w przestrzeni zjawisk konkretnej rzeczywistości historycznej. Znajdują się w niej, ale niekoniecznie są z nią związane. Tak jak w przypadku przedmiotów znalezionych i wniesionych w przestrzeń spektaklu w Powrocie Odysa, nie definiuje ich wartość użytkowa przypisana im przez konwencję po to, żeby się stało tylko, by stały się widoczne jako produkt estetyzującej reprodukcji.
Będące więc gestem konkretnej przestrzeni czasu materii, szafa, maszyna pogrzebowa lub wózek na śmieci w małym dworku, maszyna aneantyzacyjna zbudowana ze składanych krzeseł i umożliwiająca aktorom grania ich ról w wariacie i zakonnicy, ławki szkolne, bioobieg bezlitośnie wytwarzający wszystkie ludzkie stany i emocje w umarłej klasie, czy pokój dzieciństwa niszczony wielokrotnie wskutek wtargnięcia ludzi i wydarzeń historycznych zza drzwi Wielopolu i dziś są moją rodziny. Przedmioty te, jak stołek w powrocie Odysa i kawałek żelaznego mostu, odsłaniają i definiują na nowo świadomość teraźniejszości, która rozsadza kontinuum rozwoju historii. Czy mamy odwagę słuchać głosu kantora w tym innym świecie, wykraczającym poza granice naszej estetyki i obojętności lub potrzebę konwencji dających pierwszeństwo syntezie gry barw i płaszczyzn, czy też harmonii w konstrukcji przestrzennej spektakli? Dla nas ten stos obrazów i przedmiotów XX wieku zostaje przekształcony w efekty dźwiękowe, językowe i wizualne, które możemy oglądać w teatrach i salach muzealnych. W jego przypadku ten stos obrazów i przedmiotów XX wieku, balansujący pomiędzy wiecznością a świetnikiem, dawał nam do zrozumienia, że nasza przyszłość zależy od opanowania owych niebezpiecznych perspektyw, które są przez nie uwypuklone i że opanowanie ich jest możliwe. Kantor, czy zaśniemy tej nocy i obudzimy się w środku i będziemy patrzyli w sufit ślepymi oczyma? Ślepe oczy wpatrują się w tych, którzy rozumieją skutki procesów i procedur zamiany praktyki artystycznej w formę zreifikowaną przez przemysł kultury. Jak pisze kantor, święta technika panuje dziś wszechładnie w teatrach i środkach masowego przekazu, w telewizji produkując systemem taśmowym i mechanicznie ową cudowność surrealistyczną. Kantor nie bez powodu mówi często o konstruktywizmie, dadaizmie, surrealizmie oraz ich technikach protestu, buntu i negacji, przebierających formy, które nie podlegały ścisłym prawom konstrukcji, lecz były zawsze zmienne i płynne, negujące, rozwiewające, dekonstruujące lub niweczące obietnicę reprodukcji. Dzisiaj, jak pisze kantor, w degenerującej się i coraz bardziej uniwersalnej cywilizacji konsumpcji, ten rewolucyjny entuzjazm konstruktywistów w sytuacji, gdy duch mieszczańskiego pragmatyzmu odradza się nieustannie w naszej cywilizacji, koniecznie jest nie zapomnieć lekcji konstruktywistów i jasno uprzytomnić sobie ich cel istotny, którego może oni sami nie znali do końca. Jego zdaniem konstruktywiści wierzyli, że rewolucji społecznej w Związku Radzieckim w latach 20. XX wieku będzie towarzyszyła rewolucja artystyczna, że sztuka była w stanie wzbogacić życie o pierwiastek sprawiedliwości i równości, czyli tego, co nie było jeszcze lub nie mogło być jeszcze widocznie i dopiero się stawało. Aby osiągnąć ten cel, konstruktywiści propagowali ideę rewolucji i nowej sztuki za pomocą narzędzi, które były obce burżuazji i jej dwustetniej praktyce. Konstruktywizm Lubow Popowej, kładący nacisk na konstrukcje przestrzenne eksponujące swą funkcję przemysłową, miał być wyrazem dynamiki nowoczesnej, awangardowej techniki i dąży do stworzenia nowej przestrzeni artystycznej, będącej dopełnieniem nowej rewolucyjnej sytuacji. Przedmioty kantora wydarte z rzeczywistości wojennej, materia, przedmioty wyrzucone poza teren praktycznego życia, zdegradowane, były przeciwieństwem przedmiotów uformowanych według reguł klasycznego piękna. Jego twórczość nie była wyrazem awangardowego buntu przeciw tradycyjnym lub przestarzałym kategoriom estetycznym. Czas wojny i czas panów świata sprawiał, że kantor porzucił święte rysy, pod którymi kryła się bestia, a wraz z nim model kultury czy twórczości artystycznej opartej na przekształceniu rzeczywistości lub przedmiotu w jego obraz ukształtowany przez estetyczną konwencję. Zamiast nich kantor oferował praktykę, która zakłócała uznaną rzeczywistość, ujawniając jej pomijane dotychczas lub
pokątne aspekty. W żadnym wypadku nie przedstawiał ani nie zniekształcał rzeczywistości tego, co prawdziwe lub codzienne. Rzeczywistość została zaanektowana. Zarówno ona, jak i jej treść były uważane za w pełni uformowane przedmioty gotowe. Kantor zaanektował rzeczywistość, aby zaburzyć konfiguracje estetyczne, które dopuszczały jedynie fikcję rzeczywistości i dotrzeć do rzeczywistości surowej, nieprzetworzonej. Dokonał demontażu tych konfiguracji estetycznych, podając przedmioty bezinteresownym i powtarzającym się działaniom, wyzwalając je z okowów moralnej lub estetycznej utylitarności. Logika uaktywniania tego, co jest tłumione i naznaczone skazą w przedmiocie, było klamrą spinającą happeningi Kantora w okresie pomiędzy 1965 i 1969 rokiem. Krykotaż, linia podziału, wielki ambalaż, list, panoramiczny happening morski, homage a Maria Jarema, assemblage zimowy i lekcja wedle Rembrandta. Choć konceptualnie łączyły się z happeningami na Zachodzie, opierały się na kantorowskim rozumieniu realności najniższej rangi, przedmiotu i przedmiotowości, materii, przestrzeni i kierunków awangardowych XX wieku, zwłaszcza dadaizmu i surrealizmu, stanowiąc zarazem ich rozwinięcie, jak pisze Kantor. W moim postępowaniu, kurka wodna, staram się nie uniknąć zbytniego konstruowania elementów. Wprowadzam nie tylko przedmioty, ale i osoby i wydarzenia gotowe. Przedmiot należy opanować, owładnąć, a nie pokazywać i przedstawiać. Wydarzenia i wypadki, małe i ważne, nijakie, powszednie, nudne, konwencjonalne, tworzą miazgę rzeczywistości. Wytrącam je z ich toru powszedniości, nadaję im autonomię, pozbawiam je motywów i konsekwencji. Obracam je, powtarzam w nieskończoność, a zaczną samodzielnie bytować i fascynować. Tym samym przedmiot istniejący w medium, wytrącony z toru estetyki lub realności, stał się autonomiczny, był przedmiotem niekonceptualnym w sensie adornowskim. Jak pisze Adorno, zasadą rządzącą autonomicznymi dziełami sztuki nie jest ich całościowe oddziaływanie, ale ich struktura wewnętrzna. Są wiedzą w postaci przedmiotów niekonceptualnych. To jest źródło ich wielkości. Niekonceptualne przedmioty Kantora, wytrącone z toru powszedniości i przeniesione w sferę wieloznaczności i autonomii, tworzą miazgę rzeczywistości. Na przykład w Krykotażu 14 codziennych czynności, siedzenie, jedzenie, golenie się, rozmawianie przez telefon, noszenie węgla na opał, przenoszenie pakunków i tak dalej, pozbawionych zależności przyczynowo-skutkowych, samoistnych, rozwijających się bez związku ze sobą i następujących jednocześnie, zyskiwało autonomię i realność w ciągu 45 minut. Ta autonomia i realność stanowiły rzeczywistą siłę oporu wobec wszelkich form reprodukcji afirmującej życie, którą zniszczył nieodwracalnie czas wojny i panów świata. Pisze Kantor. Kiedyś tam fascynował mnie kataklizm Atlantydy, tego świata przed naszym światem i znany jedyny o tym raport Platona, a w nim słowa, owej nocy. Potem wszystko zaczęło się od nowa i od zera. Choć słowa te pochodzą z Krykotażu Cicha noc, 1909 rok, można nimi opisać ustawiczny opór Kantora wobec wszelkich form reprodukcji afirmujących życie. Tak więc na scenie koniec świata po katastrofie, stos martwych ciał i stos szczątków rzeczy. To, co zostało. Potem w myśl idei Kantora teatru umarli wstają z martwych i grają tak, jak gdyby nigdy nic. Kantorowski świat po katastrofie przypomina pojawienie się innego świata w narracyjnym, performatywnym lub dźwiękowym krajobrazie. Tak było w przypadku jego eksperymentów teatralnych w latach 1944-1973 i jego spektakli Umarła klasa, Wielopole, Wielopole, Niechrzestną artyści, Nigdy tu już nie powrócę i dziś są moje rodziny,
które Kantor zaliczył do teatru wyznań osobistych. Czym są te wyznania osobiste? W Umarłej klasie były to obsesje Kantora, pierwsza i druga wojna światowa, okupacja hitlerowska, jego własne wspomnienia z przeszłości. W Wielopolu za pośrednictwem lokatorów jego pokoju dzieciństwa Kantor daje wyraz swoim przemyśleniom na temat życia i śmierci, na temat swojej rodziny i wojennych losów, a także chrześcijaństwa i judaizmu. Niech szczesną artyści traktuje o sytuacji artysty we współczesnym społeczeństwie. Klisze pamięci przywoływane z przeszłości, negatywy jego życia prywatnego, historii i sztuki nakładają się na siebie, aby ukazać krajobraz, w którym Kantor toczył walkę z oficjalną historią. Jego indywidualne życie jest przeciwstawione konsumpcji świata za cenę bólu, cierpienia, rozpaczy, a potem wstydu, poniżenia, szyderstwa. W Nigdy tu już nie powrócę, nędzna i podejrzana knajpa prosperująca gdzieś na zapomnianej ulicy Snu, nowa wersja kantorowskiego pokoju wyobraźni, zapełnia się ludźmi, którzy pojawiali się, znikali i powracali ponownie w różnych etapach życia artystycznego Kantora, aby dać świadectwo pokoleniu, które było świadkiem ludobójstwa i zbrodniczych zamachów na sztukę i kulturę. Historyczne fragmenty przyszłości i strzępy wspomnień artystycznych zostają przekształcone w wielki ambalaż XX wieku, by ocalić te strzępy od zapomnienia. W spektaklu Dziś są moje urodziny przestrzeń pomiędzy obrazami na scenie stała się źródłem i ogniskiem dyskursu, w którym ludzie, rozmaite ślady dawnych działań artystycznych, prywatnych wspomnień, przypadkowych zdarzeń i historycznych narracji ożywały, aby osiągnąć pewien stopień realności, zanim ich przedmiotowość zdematerializuje się ponownie, ulegnie gwałtownej destrukcji w przestrzeni splątanych, kłębiących się narracji, nie podlegających żadnym regułom w biednym pokoju wyobraźni Kantora. Tego nieposkromionego chaosu nie można ująć w ramy. Pozostaje jedynie niedokończona historia o trudnej przeszłości i trudnym dziedzictwie. Jak twierdził Kantor, jego teatr nie był wizerunkiem czy odbiciem rzeczywistości życia, lecz odpowiedzią na nią. Jego przedmioty należące do realności najniższej rangi i teatr wyznań osobistych odsłoniły pęknięcia w narodowej mnemotechnice, poddając wtedy i dziś krytyce politykę historycznej niepamięci w Polsce w okresie narastającego nacjonalizmu i populizmu. Mówiąc o teatrze Kantora dzisiaj, w 30. rocznicę śmierci artysty, należy widzieć w jego dziełach burzliwe kłębiowisko myśli, resztki po gwałtownej destrukcji, przedmioty, które posiadają swoją przeszłość inną niż ta narzucona im poprzez skompromitowaną metafizykę i historię XX wieku. Patrząc na te przedmioty zebrane w przestrzeni wystawy, uświadamiam sobie, że nie chodzi tu o to, iż gromadzą one w sobie archiwalne ślady historii. Rzecz raczej w tym, że przedmioty te są wyrwane z ich uzależnień i pierwotnych funkcji życiowych, podejmują bezkompromisowy atak na wszystkie węzłowe punkty bytu, kontestują wszelką stylistykę. Dzięki temu krystalizuje się ich nowa treść, która zasadniczo rozszerza sferę ich odbioru. Są przesycone swoją własną przedmiotowością i jako takie wskazują na swą własną złożoną wielowarstwową historię. Kantor nigdy nie odcinał się od świata, tylko toczył walkę na śmierć i życie w swoim biednym pokoju wyobraźni. Jak pisze, naprzeciw homoidalnych kreatur stoi człowiek. Jedynie w tym indywidualnym życiu ludzkim zachowała się dzisiaj prawda, świętość i wielkość. Należy je ocalić od zniszczenia i zapomnienia, ocalić przed wszystkimi potęgami świata, nawet ze świadomością klęski. Być może ta ostatnia myśl, wezwanie do działania, nawet ze świadomością klęski, stanowi radykalny gest w kantorowskim teatrze wyznań osobistych, który przedstawia zagadkę człowieczeństwa jako obraz dialektyczny. Jest tylko stan niepokoju i opór wobec historycznego status quo. Wyznania osobiste Kantora
obrazowały na scenie anamnezę, która rozpracowuje początkowe zapomnienie, że wolność sztuki nie jest darem ani polityki, ani władzy. Jego puste, rozbite, martwe, bezradne, opuszczone, zdezelowane, niezdolne poruszyć niczego, ale autonomiczne przedmioty, krzesło, kawałek żelaznego mostu, ławki szkolne, krzyże, bioobiekty, ambalaże ludzkie i ślady wyciśnięte głęboko w odległej przeszłości będą zawsze wyrazem protestu artysty przeciw oficjalnej historii, krytyką logiki konformizmu i ustalonego systemu życia. Sprzeciwiając się prawom, które nadawały im kształt, funkcje i określały ich miejsce w kulturze konsumpcji sztuki, Cantor nie dokonuje ich syntezy, aby podsunąć nam jakieś terapeutyczne, budujące zakończenie. Przedmioty te nie tworzą płaszczyzn wiążących się w monumentalną konstrukcję przestrzenną krajobrazu. Rozproszone w przestrzeni są resztkami. Dzisiaj możemy je oglądać jako przedmioty nieprzydatne, które niewątpliwie utraciły dzisiaj w sposób absolutny swą funkcję życiową i użyteczność, ale nie swoją przeszłość tragiczną. Lekcja warta zapamiętania. Tkanką wystawy jest więc katastrofa, uobecniona przez powtórne wystawienie tego, co już kiedyś zaistniało, stając się kluczowym elementem kontrującym tak współczesną przestrzeń muzealną, jak i społeczną. Przenosząc trudną przeszłość w twórczości Cantora, zadajemy także pytanie o niepewną przyszłość. Ten kalejdoskop różnych pojęć tworzy narrację przestrzenną, w której obiekty, przedmioty, kostiumy, archiwalia, czyli kantorowskie resztki, budują siatkę napięć. Owe sploty formy i budowanie napięć przez duże zagęszczenie obiektów, przedmiotów i kostiumów ze spektakli Teatru Kryko II nawiązują do krajobrazu ocierającego się o katastrofę. Znaczenia i formy nawarstwiają się i powtarzają, zacinają w swej alinarności. Obiekty, przedmioty i kostiumy można oglądać z pewnego oddalenia, w natłoku, bezpośrednim przełożeniu cytowanych sił rządzących naszą epoką. Osią wystawy jest drewniany podest, umożliwiający zwiedzającym przemieszczenie się pomiędzy grupami obiektów ustawionymi w sposób niechronologiczny. Podest do przemieszczania się w przestrzeni wystawy nawiązuje do niezrealizowanej idei, nad którą Cantor pracował w spektaklach Teatru Kryko II, Niech szczezną artyści oraz Dziś są moją rodziny. Podest miał pełnić funkcję wybiegu, po którym przemieszczali się aktorzy. Chodziło o pewne odwrócenie napięć w spektaklu. To obiekty i przedmioty teatralne miały być widzami dla aktorów. Wykorzystując tę ideę, konfrontujemy widza z podobną sytuacją, kiedy to on, przemieszczając się pomiędzy obiektami, jest obserwowany przez obiekty. Eksponaty, które oddziałowują na widza w sposób bardzo aktywny, wymuszają jego reakcję. Zamiast funkcji prezentowania i dokumentowania, wystawa ta staje się aktywnym otoczeniem wplątującym widza w perypetie i zasadzki, gdzie wielowarstwowe ścieranie się, nawarstwianie i cyrkulacja materii i idei przenosi się na widza. Widz bierze pełną odpowiedzialność za wejście do teatru, jak Cantor kiedyś wspomniał. Dzieło sztuki, przestrzeń, widz muszą stworzyć nową całość, która zamknie te trzy elementy. Jest wyznaniem Cantora rzuconym nam wszystkim. Pracownikom muzeum, badaczom i krytykom oraz ludziom, którzy nigdy nie widzieli spektakli Teatru Kryko II i sztuki Cantora. Ważne wypadki zbliżają się nieubłagalnie. Wystarczy tylko otworzyć drzwi.